Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk2703 i zapraszam Was serdecznie do najnowszego materiału. Wysyłacie mi na priv dokładnie ten oto materiał, który pojawił się na kanale bieganie.pl. Chcielibyście, żebym skomentował ten materiał. To jest wywiad, podcast z owcą, a więc z Michałem Owczarzakiem, owca Wuka. Tytuł materiału dokładnie nosi nazwę Jak biega warszawski koks? Michał Owczarzak, Owca podcast bieganie.pl. I Wy wysyłacie mi tą sygnaturę czasową, a więc ja odniosę się tylko i wyłącznie do tej sygnatury czasowej, o którą prosicie. Oczywiście nie jest to tajemnicą, że ta sygnatura czasowa dotyczy dopingu. A więc zaczynamy, ja postaram się skomentować. Mm -hmm. Myślę, że jest to nieuniknione. Ten temat jest z nami od 10 lat. Ja też rozumiem te negatywne komentarze. Oczywiście tam jakieś bezsensowne wyzywanie to niczego nie wnosi, ale to, że ludzie racjonalnie podchodzą do tematu i mają jakieś wątpliwości co do mojej osoby, czy ja biorę, czy nie biorę, to jest jak najbardziej dla mnie zrozumiałe. I... Jeżeli dla ciebie jest zrozumiałe to, że ludzie mają wątpliwości, to moje pytanie jest takie, z jakiego powodu mnie zbanowaliście, kiedy zaproponowałem tobie testy antydopingowe przed jednymi z twoich zawodów? miałeś live z Kają i ja zaproponowałem tobie dokładnie przed samymi zawodami, że przyjadę na takie testy antydopingowe i ja za nie zapłacę i ty kazałeś mnie zbanować. Czy mógłbyś się do tego odnieść, z jakiego powodu to zrobiliście? Jeżeli mówisz, że to jest nieuniknione i że rozumiesz takie osoby, które mają wątpliwości, no to moje pytanie jest, z jakiego powodu mnie zbanowaliście? Ja ani nie wyzywałem, ani nie Ubliżałem, nie obrażałem, tylko dałem propozycję. Ty na samym początku się ze mną przywitałeś, na pewno to pamiętasz. Pewnie twoi widzowie, którzy tam byli, też to pamiętają. Przywitałeś się w sposób: o, witam, jest Patryk z nami. W momencie, kiedy zaproponowałem testy antydopingowe, kazałeś mnie zbanować. Z jakiego powodu? Chyba, że masz jakieś dowody na to, że obraziłem, wyzwałem, no to mógłbyś to przedstawić. Im jestem w sieci, tym bardziej jestem w stanie się postawić po, no, ale ja cię mam po tej na, drugiej stronie. Ja cię mam tu na i widzę, że cera nie jest osiemnastolatka. Jakby była bomba, to byłaby cera osiemnastolatka. Kolego, który tutaj to powiedziałeś, zasugerowałeś, na samym początku tego wywiadu mówiłeś, że ty nie będziesz tego oceniał. A więc skłamałeś, bo w tym momencie już oceniasz. Chodziło o ocenianie tego, czy owca jest na środkach dopingujących. Powiedziałeś, nie, ja tego nie będę oceniał. Teraz już to oceniasz, a więc skłamałeś. Muszę cię wyprostować tutaj troszeczkę, koleżko sympatyczny, który zadajesz te pytania. Mimo tego, że korzystam z swego materiału, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Ale w momencie, kiedy nie masz zielonego pojęcia o dopingu, najlepiej powstrzymać się od jakichkolwiek wypowiedzi. Dlaczego? Z tego powodu, że nie każda osoba, która bierze środki dopingujące, będzie miała skutki uboczne w postaci złej cery w postaci cery osiemnastolatka. Tak samo jak nie każda osoba, która bierze środki dopingujące, która bierze sterydy, będzie miała ginekomastię. Nie każda osoba. A więc skutki uboczne jest to kwestia indywidualna. Ktoś może brać dużo środków dopingujących i wcale nie mieć złej cery, wcale nie mieć syfów posterydowych, wyprysków, złej skóry, złego stanu skóry. Także najlepiej, żebyś się powstrzymał od wypowiedzi, jeżeli nie masz w danym temacie zielonego pojęcia. Taka moja rada na przyszłość. Jeżeli będziesz dalej prowadził podcasty, to fajnie. Jeżeli nie masz po prostu o czymś pojęcia, to nie wypowiadasz się na ten temat, zwłaszcza, że wcześniej powiedziałeś, że nie będziesz oceniał. No, być może tak. W ogóle to jest też ciekawy temat, że dużo osób nam to mówi w rzeczywistości, że jak nas zobaczy na żywo i już nie ma, że jest kamera od dołu stawiona i my się nagrywamy w idealnym świetle, to, to nagle ten czar pryska. Ale na tą stronę argumentu, że okej, okay, faktycznie może nie biorą nie. Ale do czegoś zmierzałem w mojej wypowiedzi. Zmierzałem do tego, że, że to jest, że rozumiem to. Mają ludzie mieć prawo wątpliwości i po tylu latach no, robiliśmy te testy na własną rękę. Też no, osoby renomowane z branży, które no, nie są z nami jakoś, jakoś zeswatane, na przykład Sebastian Kot zaproponował laboratorium toksyko toksykologii. Poszliśmy tam, tylko problemem jest to, że znowu my to organizowaliśmy i ja w jednym ze swoich ostatnich vlogów jeżeli problemem jest, że wy to organizowaliście i ty znasz ten problem, Michale, to z jakiego powodu dalej to kontynuowaliście? Bo zobacz, jeżeli ty znasz problem i wiesz, że będą dalej kontrowersje, w momencie kiedy wy będziecie prowadzić jakiekolwiek testy antydopingowe bez zapowiedzi, ale na własną rękę. A więc wymyślicie sobie datę i godzinę, i będziecie sami siebie badać, obojętnie za pośrednictwem jakiego labu, obojętnie jaki wybierzecie sposób badań. I ty wiesz o tym, że będą kontrowersje, a dalej to robisz. To jest taka zabawa z widzami, takie oszustwo widzów. No bo to jest, można powiedzieć, że zero-jedynkowe. Zobacz, wiesz, że będą dalej kontrowersje, wiesz, że robisz coś źle. A dalej w to idziesz. Sikasz do kubeczka, bo przecież robiliście taki materiał, robisz wariograf, a wiesz, że widzowie tego nie przyjmą. A więc po co robisz takie materiały? To jest moje pytanie. Wiedząc już wcześniej, że w momencie, kiedy nie będą to testy antydopingowe, bez zapowiedzi, które zrobi firma zewnętrzna, ktoś, kto nie jest z wami związany, to dalej będą kontrowersje to dlaczego dalej w to idziesz? Takie jest moje pytanie. E, taką złożyłem propozycję dla na przykład e, już powiem ten kanał Zero, bo o nim się mówi ostatnio e, e, bardzo dużo, ale oni robią tego typu materiały, lubią sensacje i to się wydaje łakomy kąsek. Czy ty teraz słyszysz, co powiedziałeś? Michale, ty przed chwilką powiedziałeś, że ty złożyłeś propozycję. Czy słuchasz tego, co ty mówisz? Chyba nie za bardzo, bo jeżeli ty składasz propozycję komuś, to już jesteś na to przygotowany. Rozumiesz postępowanie. Czy dalej nie, czy po prostu ty jesteś w stanie to zrozumieć, ale starasz się zrobić z widzów idiotów. Bo ja na to nie pozwolę, żebyś robił z widzów idiotów. A więc w momencie, kiedy ty złożyłeś propozycję, to już jesteś na to przygotowany. Zdajesz sobie z tego sprawę. Dlaczego wcześniej nie składałeś tej propozycji? Ja zaraz do tego przejdę. Dla tego typu, wydaje mi się, kanału i gdzieś. Ale nie musi być to kanał zero. Zmierzam do tego, że musi tu wejść ekipa. Ja się deklaruję, że jestem. Teraz jest życiówka. Myślę, jeżeli chodzi o taki komplet sportowy, to teraz mam życiówkę. Nigdy nie byłem tak si silny, wydony, all around. Tak to nazwijmy. Nie? Ja powiem Ci, znalazłem na. Kłamiesz, Michale. Mówisz, że nigdy nie byłeś tak silny. Tutaj mam Twój filmik. 3 lata temu, martwy ciąg 310 kg. Moje pytanie, zanim obejrzymy, jak podnosisz 310 kg w martwym ciągu, dlaczego wtedy nie proponowałeś badań antydopingowych bez zapowiedzi? Dlaczego teraz to robisz? Dlaczego mówisz, że teraz to jest łakomy kąsek? Dla Stanowskiego. To teraz w ogóle nie jest łakomy kąsek. Teraz to jest bez sensu. Teraz to za przeproszeniem będzie gówno warte. Z jakiego powodu teraz ktoś ma robić tobie testy dopingowe, kiedy my dobrze wiemy, że ty już nie jesteś na środkach? Przecież teraz pod twoimi materiałami na dzień dzisiejszy najwięcej jest komentarzy, że ty już nie jesteś na środkach dopingujących. Zgadza się? Teraz nie są za zarzuty, że ty jesteś na środkach, tylko że ty byłeś na środkach. To jakim sposobem ty chcesz teraz powiedzieć, że to jest łakomy konsek dla Stanowskiego i kanału Zero, żeby ciebie przebadać, kiedy ty już na środkach dopingujących nie jesteś? Tu już nic nie zostanie wykazane. Ja nie wiem, czy ty naprawdę tego Michale nie rozumiesz. Ja wcześniej miałem ciebie, no i Sakera w sumie, z tej ekipy WK, za najmądrzejsze osoby, za najbardziej inteligentne osoby. Teraz chyba będę musiał zmienić zdanie. Chyba, że jeszcze jest jedna ewentualność. Ty dobrze to rozumiesz, ale dalej starasz się zrobić z widzów idiotów. To muszę cię uprzedzić, że z moich widzów idiotów nie zrobisz. Ponieważ, ponieważ moi widzowie są inteligentni, jeszcze jestem ja. Człowiek, który bardzo szybko taki spisek wykryje, że ty kilka tygodni wcześniej składałeś już tą deklarację na jednym z vlogów, że ty możesz się poddać testom antydopingowym bez zapowiedzi. Jakie to by były testy antydopingowe bez zapowiedzi, na które ty jesteś gotowy i ty je sam proponujesz? Leciałeś na tych środkach dopingujących kilka lat, schodzisz ze środków trzy miesiące wcześniej, ponieważ już masz plan, że będziesz komuś proponował, że ktoś ci może zrobić testy w cudzysłowie bez zapowiedzi. To jakie to są testy bez zapowiedzi, kiedy ty już sobie ułożyłeś cały plan? No tu nie ma w tym żadnej logiki. Ale odnośnie Twojej siły, mówisz, że teraz jesteś najsilniejszy. Tak mówisz w podcaście. To proszę cię, żebyś podniósł 310 kilo, tak jak tutaj. To zakończymy temat. Więc mówiłeś, że jesteś najsilniejszy teraz, no to podnieś 310 kg. Następna sprawa, podnieś 200 kg na ławie. Bo tutaj powiedziałeś w tym podcaście, co wszyscy słyszeli, twoi widzowie też, widzowie mojego kanału również, że jesteś teraz najmocniejszy. Że masz największą siłę. No to 200 kg na ławie, 310 martwy ciąg. Czekamy owca. Prezentujemy twoje 200 kg na ławie. No i warto zwrócić uwagę na twoje zachowanie.

Dlaczego wtedy, Michał, nie proponowałeś testów antydopingowych bez zapowiedzi? Z jakiego powodu? Tylko teraz proponujesz i mówisz, że to jest łakomy kąsek? Ty dokładnie 3 lata temu wyciskałeś 200 kg na ławce poziomej, podnosiłeś w martwym ciągu 310. I mówisz, że teraz, kiedy wychudłeś, wyglądasz jak połowa ciebie. Przeprowadzając tobie testy antydopingowe, to będzie łakomy kąsek dla kanału zero? Ja powiem więcej. To jest największa głupota, gdyby teraz Stanowski, obojętnie kto, zgodził się robić testy antydopingowe. Ekipie WK, obojętnie czy to Roburowi, obojętnie czy to Michałowi, a więc owcy, to by była największa głupota. To chyba by była naj Prostsza strata pieniędzy. Lepiej by było chyba te pieniądze przekazać na dom dziecka, aniżeli tracić je no, na rzeczy, które już dawno są ułożone, bo ty już sobie ten plan ułożyłeś wcześniej. Mam wrażenie, że ludzie też nie do końca utrzymują tę relację z rzeczywistością, często. Czyli nie walczą o swoje rekordy, tylko o czyjeś rekordy. Nie, a to hmm. chyba chodzi o to, żeby walczyć o swoje, a nie o czyjeś. Jeszcze wracając do tego, co powiedziałem przed chwilką, no to. Michał wygląda obecnie tak. Wcześniej wyglądał dokładnie tak. Różnica jest chyba oczywista. W zachowaniu chyba też. Troszeczkę chłopak się oślinił. No i wyobraźcie sobie, że on jest tak bezczelny, że on przy takim wyglądzie mówi, że jest najmocniejszy, że jest najlepszy, że to jest jego życiówka. I akurat teraz Chciałby poddać się testom antydopingowym. No, idealny scenariusz. Brawo. Michał, jak wie, żeście to wymyślili. Naprawdę. No, plan doskonały. Geniusz, <gryw> geniusz intelektu. Tak, ale też no się przyznam, że patrzy na innych, nie? No. Patrzy na innych ze swojej kategorii wagowej. Może o tak, o, na przykład Nikabera mam na celowniku, ale to może później zahaczę. Nikabera masz na celowniku. No, patrz. Nikabera kabera masz na celowniku. Ten gościu, nie? Tego gościa masz na celowniku. Powiedz mi, Michale, dlaczego ten człowiek, on dokładnie ma 182 cm, ma mój wzrost. Wiesz, ile on ma kilogramów? On ma prawie 93 kg. Wagi. Wyobraźcie sobie. Ja mam aktualnie poniżej 90 kg. Aktualnie mam może 89 kg przy takim samym wzroście jak ten gościu na którego owca patrzy powiedział Nikabera tak a więc ten człowiek wygląda w ten sposób on biega maratony jest lepszy od owcy jeżeli chodzi o biegi jeżeli chodzi o stosunek wagi do wzrostu to ma dużo więcej masy mięśniowej tak jeszcze raz się przyjrzyjmy waga 90 prawie 93 kg to Prawie 4 kg więcej ode mnie, wzrost dokładnie taki, samy, taki sam jak mój. Owca jest wyższy. To teraz moje pytanie, owca do ciebie. Może potrafisz na to odpowiedzieć, albo ktoś, kto tak ciebie bronił w komentarzach, że ty straciłeś swoją masę mięśniową poprzez biegi. Powiedz mi, jakim cudem ten człowiek którego prezentowałem wcześniej, można zobaczyć wszystkie tutaj jego zdjęcia. Jaki on jest duży, masowo, jakim sposobem ten człowiek dalej waży prawie 93 kg, a więc 4 kg więcej ode mnie, przy moim wzroście, i biegając lepiej od ciebie, owca, nic nie stracił masy mięśniowej. Czy potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? A ty i robór wyglądacie już jak strachy na wróble. Jeżeli potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, to nie było złośliwe, w ogóle ten materiał nie jest złośliwy, bo ja na końcu chciałbym coś zaproponować. A więc odpowiedz mi, z jakiego powodu ten człowiek, który jest dla Ciebie inspiracją, chcesz pokonać jego rekordy, dlaczego on nie traci masy mięśniowej, a Wy ją straciliście. Jeszcze chciałem dokończyć, że, żeby podsumować, żeby to było jasne, że jak robisz te badania, to niech wejdzie ekipa, my możemy się dorzucić, bo to będzie kosztować. Dzik może się dorzucić do jakoś podzielić te koszty albo nawet... Tylko znowu, już partycypujesz w kosztach i już będzie kolejny jest. argument, że maczałeś w tym palce, nie? Nie, Owca, nikt nie jest idiotą. Teraz tych badań nikt się nie podejmie. Jak ktoś się podejmie tych badań, to będzie kompletnym idiotą, który wyrzuci te pieniądze. Z tego powodu, że ty jesteś przygotowany na te testy. Jeszcze raz powtórzę: jak możesz powiedzieć bezczelnie, że testy mogą być bez zapowiedzi, kiedy ty jesteś na nie przygotowany, kiedy ty już deklarujesz, że możesz się poddać takim testom? Jeszcze raz, żebyś to dobrze zrozumiał: dlaczego tutaj nie deklarowałeś, kiedy się ośliniłeś przy wyciskaniu 200 kg? Albo dlaczego nie deklarowałeś, jak w martwym ciągu podnosiłeś 310 kg, że wtedy możesz się poddać, Testom antydopingowym. Ty naprawdę chyba masz ludzi za idiotów. Chyba, że nie przemyślałeś tego, co mówisz. Bo ja tak naprawdę nie przygotowuję się do takich materiałów. A wystarczy, że przesłuchałem tego raz i już wiem, że tutaj jest wielki spisek. A więc ułożony plan. I ty myślisz z roburem pewnie, nie wiem kto jeszcze bierze w tym udział, że to jest plan doskonały. To ja tobie powiem: taki plan to o kant-dupy roztuc. Ten plan nie jest nic warty. Ten plan, który wyukładaliście prawdopodobnie kilka dni, ja wywęszyłem w przeciągu kilku sekund. I każdy kto ma tylko trochę inteligencji, każdy człowiek, który jest dojrzały, potrafi samodzielnie myśleć, rozszyfruje ten twój plan w przeciągu kilku sekund. Zmierzam do tego, że fajne by to było w ogóle dla ludzi zobaczyć, jak wygląda procedura antydopingowa. Dla tych, co nie wiedzą, kosztko 10 tysięcy dolarów, jeżeli jest niezależny badający i oficer licencjonowany, który przyjeżdża za granicą. Mniej tak, więcej że... tyle to kosztuje. Tak, także już trzecie końcowe podsumowanie tego, tego wątku. Jeżeli jest jakaś ekipa, która chce to zrobić i miałoby to po prostu. Rozwiać wątpliwości. Do, tak, i miałoby to przede wszystkim też jakiś zasięg, ym, jakiś pomysł na to, no to jestem otwarty. No mówię, to będzie najgłupsze, co by mógł Stanowski zrobić. Jeżeli on się tego podejmie, to to będzie najgłupsze, co może zrobić. To tak, jakbyście go oszukali. Wy chcecie od nich zasięg, a więc chcecie od nich wziąć ludzi, tak? Followersów. I chcecie zrobić badania, rzekomo bez zapowiedzi, które ty już sobie przygotowałeś, że możesz się poddać tym badaniom. Gdzie tu szukać w tym logiki, Owca? No chyba tylko w tym, że ty chciałbyś przejąć widzów z kanału sportowego. Z kanału Zero, przepraszam. Na współpracę. Jeden vlog to być może za mało i tutaj gdzieś może, ten, może to, to bardziej pójdzie. A wiesz co, jest taka opcja, bo możesz się zgłosić do Polady, czyli do Polskiej no. Agencji Antydopingowej. I to jest jakaś, jakaś opcja, i to oni wybierają dzień, godzinę i kiedy. Ty tylko zgłaszasz, deklarujesz na przykład na kwartał czy na pół roku. Może być to na pół roku, no bo wtedy jest bardziej gdzieś tam legitne. Czy oni przy... Jeszcze raz powtórzę. Ty się do nich zgłaszasz. Owca wcale nie musi mieć już w planie przyjmowania środków dopingujących. A więc w momencie, kiedy już szedł z tych środków dopingujących i proponował kilka miesięcy temu, bo to nie jest nowy plan. Kilka tygodni temu bodajże, przepraszam, proponował kanałowi Zero i Stanowskiemu przeprowadzenie testów antydopingowych. No to jak możesz powiedzieć, że teraz on będzie robił testy i ktoś przyjdzie bez zapowiedzi? No on jest na to gotowy. On wcale już nie musi mieć w planie przyjmowania środków dopingujących, ale zaraz do tego dojdziemy, bo ja mam pewną propozycję. Przyjeżdżają do ciebie? Tak, sami przyjeżdżają okay. i pukają o której godzinie chcą, tylko musisz zadeklarować godzinę. Zmiana godziny jest 12 godzin przed. Tak to wygląda w sporcie zawodowym, czyli ja deklaruję na kwartał minimum. Mm. Nikt nie powiedział, przynajmniej ja nie powiedziałem, że owca używa dopingu do biegania. Ja tego nie powiedziałem. Jeżeli chodzi o ten wynik, myślę, że jak najbardziej jest do zrobienia. Także jeżeli chodzi o bieganie. Ale nigdy w życiu nie mówiłem, że owca używa dopingu do biegania. Więc jaki jest teraz sens wykonywania badań, kiedy owca już nie jest na środkach dopingujących? Który używał do kulturystyki, a nie do biegania? Jeszcze raz powtórzę. Rekordowo to... miałem rocznie 26 takich badań mm -hmm. na przykład, nie? No to, to, mm -hmm. to takie. Ma to wpływ były... na trening, jak tyle krwi oddajesz? Nie, to jest nie tam raczej. 10 ml. Okej. Okay, oni, okay. oni robią to z mikropróbek, nie? Także to jest w ogóle. To, to, na sali. to jest bardzo fajne rozwiązanie, tylko ja nie mogę być projektem menadżerem tego, bo ktoś musi tą inicjatywę podjąć. Przychodzi jakiś gość, zbieganie PL z kanału 0, ktokolwiek, on chce przeprowadzić od A do Z. Reportaż, i on słuchaj, to organizuje, bo jak tylko. Accepted. Zapraszam, bo jak tylko, wiesz, jak tylko my zainicjujemy to, pójdzie to na marne. Mam takie wrażenie patrząc na poprzednie badania. Teraz ja to podsumuję owca, i słuchaj tego uważnie. Propozycja dżentelmeńska. Ja chyba jestem największym kanałem w Polsce, jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu dopingu. Jestem chyba największym kanałem na polskim YouTube, który uświadamia młodych adeptów kulturystyki, jak niebezpieczny jest doping. Czy ktoś tego chce, czy nie, to tak jakoś wyszło, że ja jestem największym kanałem w Polsce. Który uświadamia jeszcze raz na temat skutków ubocznych dopingu, bardzo często też poruszał kwestie ludzi, którzy udają naturali. A więc można powiedzieć, że ja jestem takim śledczym, który bardzo często. Trafiał z, z pewnością 99%. Kilka razy zdarzyło mi się, że przewidziałem nawet śmierć kogoś od środków dopingujących. Każdy dobrze wie, o kogo chodzi. Teraz ja mam propozycję dżentelmeńską do Ciebie, owca. Ja Tobie proponuję, że zrobię Tobie badania bez zapowiedzi. Czy Ty to przyjmujesz? Uwaga, ja nie zrobię badań teraz, tylko zrobię je naprawdę bez zapowiedzi. A więc może to być za miesiąc, może to być za trzy miesiące, może to być za rok, może to być za dwa lata, może to być nawet za trzy lata. A więc kiedy ja uważam, że są podejrzenia, kiedy ja uznam, że są podejrzenia odnośnie Waszych sylwetek, to ja skontaktuję się z Wami. Proszę, żebyście zostawili do siebie kontakt, WhatsAppa, ponieważ wy mnie wszędzie pobanowaliście. No to śmiało, możemy się skontaktować. Wy możecie się ze mną skontaktować, możecie do mnie napisać. Ja wam podam swój numer telefonu i zrobimy badania antydopingowe. Żeby sprawiedliwości stało się zadość, ja wejdę z wami na te badania antydopingowe. A więc moja propozycja dżentelmeńska do WK. Ja, jako osoba, która jest niezwiązana z Wami, a nawet bardzo nielubiana, jak już powiedziałem wcześniej, zbanowaliście mnie wszędzie, gdzie tylko się dało, mimo tego, że Was nie obrażałem, nie wyzywałem, a tutaj twierdziłeś, że rozumiesz, że ludzie mają pewne wątpliwości, a więc mógłbyś też odpowiedzieć przy okazji, dlaczego to zrobiliście, dlaczego mnie zbanowaliście, to ja, jako osoba niezależna. A nawet można powiedzieć, że osoba, która często łapała was za rękę, w tym materiale też pokazałem parę faktów. Ja wam zaproponuję badania antydopingowe. Takie badania bez zapowiedzi. Prawdziwe badania antydopingowe bez zapowiedzi. Powiedzmy, będzie wyglądało to w ten sposób: napiszę do was na WhatsAppie, przylatuję jutro do Polski. I proszę, żebyście stawili się ze mną na badania antydopingowe. I ja z miłą chęcią będę obserwował, jak wasze sylwetki chudną, jak tracicie masę mięśniową. Bo przy takim założeniu, jeżeli tylko się zgodzicie na to, to sprawa będzie oczywista i wy dobrze o tym wiecie, że nie będziecie mogli już nigdy wrócić na środki dopingujące, bo wiecie, że ja was złapię. Co ty już powiedziałeś w jednym ze swoich materiałów? Ja powiedziałem, że masz rację, przyznałem. Nie, że jestem narcyzem, czy osobą, która chwali swoje umiejętności w wyszukiwaniu takich fałszywych naturali, ale powiedziałeś coś bardzo mądrego. Patrykowi nie możesz odpowiadać, bo jak mu odpowiesz, to przegrasz. A więc możemy zagrać w taką grę. Tylko musicie się zgodzić na Badania antydopingowe, więc musicie odpowiedzieć, Patryk, zgadzamy się na to, żebyś zrobił badania antydopingowe bez zapowiedzi, niezależnie czy będzie to za miesiąc, za dwa, za rok, za dwa lata, czy nawet za trzy lata. Będziemy cały czas gotowi. No to jakowca? Podejmujecie? Może inaczej. Czy gracie ze mną w grę? Dziękuję Wam wszystkim widzowie za uwagę sekcja komentarzy należy do Was, a do WK czekam na Waszą odpowiedź.